chcemy w roku 2014 rozpocząć proces integracji aktywów Nordea. Tydzień temu otrzymaliśmy brak sprzeciwu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Z końcem marca zamkniemy tą transakcję, zapłacimy sprzedającemu, czyli Nordea AB, wymagane kwoty i przejdziemy do procesu nadzoru nad tymi aktywami, czyli powiedzmy wyboru Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska, Rady Nadzorczej Nordea Life Polska, zmiany tych nazw w następnych krokach na takie, jakie są związane z naszym bankiem, wystąpienie o zgodę do Komisji Nadzoru Finansowego, to jest maj-czerwiec, o zgodę na fuzję operacyjną i to będzie rok 2014. I w tym roku 2014 nie przewidujemy jakichś dużych zysków z integracji aktywów Nordea. Te zyski pojawią się w następnych latach 2015-2016 i wówczas w 2015 roku chcemy mieć w pierwszej połowie tego roku 2015 jeden bank, PKO Bank Polski, poszerzony właśnie o te aktywa pracowników i placówki Nordea Bank Polska. W przyszłym roku, w pierwszej połowie, chcemy zamknąć ten cały proces integracji, a takie skumulowane zyski całoroczne pojawią się w roku 2016. My jesteśmy tam bardzo małym bankiem, chyba jesteśmy 40. bankiem, jeżeli chodzi o skalę działalności, także nasz wpływ jest nieduży. Natomiast od paru lat prowadzimy proces restrukturyzacji i ostrożnego, stabilnego zarządzania tym bankiem na Ukrainie. Ta sytuacja, która jest polityczna, jest konsekwencją gospodarki ukraińskiej, która od paru lat się nie rozwija. W związku z tym, aby tam się sytuacja poprawiła, potrzeba po pierwsze spokoju politycznego, po drugie mądrych, długoterminowych, stabilnych prac nad gospodarką ukraińską i ta kwestia zajmie im na pewno wiele lat. My chcemy na Ukrainie ten biznes w tej chwili zabezpieczyć przed stratami, bo o tym należy mówić, a dopiero później myśleć o tym, co i jak można tam rozwijać.